Mecz lidera tabeli Lecha Poznań z ostatnim w tabeli Śląskiem Wrocław kończy 9. serię gier PKO Bank Polski Ekstraklasy. Kolejorz bez kontuzjowanego Mikaela Isaka, ale i tak w roli faworyta, bo Lech tutaj przy Bułgarskiej na własnym stadionie wygrał wszystkie 4 dotychczasowe mecze. Bilans bramkowy 12-1 to naprawdę robi wrażenie i gospodarze ruszają do ataku. Afonso Sousa zatrzymany przez Rafała Leszczyńskiego. Lech od samego początku ma przewagę, no a Śląsk, przypominam, wciąż aktualny wicemistrz Polski, to też jedyna drużyna, która w tym sezonie nie wygrała jeszcze żadnego spotkania. Śląsk się broni, ale robi to skutecznie i szczęśliwie, tak jak w tej sytuacji, kiedy Antonio Milicz trafia w słupek, a Filip Szymczak zostaje zablokowany. Gdyby padł gol, sprawdzalibyśmy, czy nie było spalonego. Sousa jednak ładnie dogrywał, Milicz minimalnie się pomylił, ale widzimy jeszcze, że po interwencji Leszczyńskiego. I jeszcze jedna akcja gospodarzy w tej pierwszej połowie. No, trzeba przyznać, że Lech, który rozpieścił tutaj swoich kibiców w dotychczasowych meczach tego sezonu, w tych pierwszych 45 minutach nie zachwycał i miał problemy z dochodzeniem do sytuacji podbramkowych. Najbardziej aktywny był właśnie Afonso Sousa, to jego kolejna akcja. No ale ten strzał nie mógł zaskoczyć Leszczyńskiego. Do przerwy 0-0. Po przerwie sytuacja na murawie niewiele się zmienia. Gospodarze mają przewagę, ale też niewiele z tego wynika. Afonso Sousa wciąż jest bardzo aktywny, wychodzi sam na sam z Leszczyńskim, ale za mocno wypuścił sobie piłkę i dobre wyjście z bramki golkipera wicemistrzów Polski. Ale jak widzimy w tej sytuacji, no tak, był spalony. Dokładnie widać to teraz w powtórce, więc nawet jeśli Sousa minąłby Leszczyńskiego, to gola by nie było. 59. minuta spotkania, rusza Dino Hotić. Dino Hotić jest już na połowie Śląska Wrocław. Ma mnóstwo miejsca, wracają wrocławianie, ale dosyć ospale. Dino Hotić przed polem karnym. Hotić i piłka odbija się od słupka. Ależ to była akcja Dino Hoticza i naprawdę niewiele zabrakło, bo ten strzał był minimalnie niecelny. A być może gdyby szedł w światło bramki, to Leszczyński by odbił piłkę. Dino Hotić bez gola, teraz Joel Pereira, Brian Fiabema tyłem do bramki, Filip Szymczak. Ależ fantastyczne wykończenie akcji. Ten, który zastępuje w tym spotkaniu kontuzjowanego Mikaela Isaka, strzela swojego drugiego gola w sezonie. Filip Szymczak daje wreszcie prowadzenie Lechowi Poznań i wreszcie mogą cieszyć się kibice przy Bułgarskiej. Długo Kolejorz męczył się ze Śląskiem Wrocław, ale w końcu Filip Szymczak znajduje sposób na bramkarza gości. W końcu Rafał Leszczyński pokonany, też ładnie ograny tutaj Petrow. Znakomite zachowanie Szymczaka, a więc jest 1-0. Śląsk próbuje odrabiać straty, ale nie ma zbyt wielu argumentów. To uderzenie Jakuba Jezierskiego zablokowane. No i nic więcej w tym meczu już się nie wydarza. Podopieczni trenera Jacka Magiery długo skutecznie się bronili, ale w końcu stracili gola, no a w ofensywie nie byli w stanie nic zaproponować. Zatem Lech Poznań wygrywa 5. mecz u siebie. Wygrywa ze Śląskiem Wrocław 1-0. Dzięki temu Kolejorz umacnia się na pierwszym miejscu w tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy. Natomiast Śląsk Wrocław jest w tej chwili ostatni i wciąż jest jedyną drużyną bez zwycięstwa w obecnych rozgrywkach. Lech Śląsk 1-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.